bardzo duchowo, było teologicznie, było naukowo, było religijnie. Ale nie dziwota, bo i tacy goście. A dzisiaj, a teraz rodzinnie nam się zrobiło, ponieważ w studiu Radia Doksa pani Krystyna Nosol, bratanica dzisiejszego jubileata arcybiskupa Alfonsa Nosola. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Krystyno, chciałem zapytać, znamy księdza arcybiskupa z takiej naukowej, teologicznej, duchowej strony, a pani zna go cały czas właściwie z tej strony rodzinnej. Jaki jest ksiądz arcybiskup tak od strony rodzinnej, na jakichś uroczystościach, tak jak dziś, uśmiechnięty chyba przede wszystkim? Uśmiechnięty to na pewno, ale przede wszystkim ukochany. No i dla mnie osobiście, znaczy to będzie taka może bardzo osobista wypowiedź, dla mnie jest najważniejszą osobą w moim życiu. Ja tak już wielokrotnie się zastanawiałam, jakbym miała tak określić ten stosunek do niego przez te wszystkie lata, to on dla mnie jest kimś takim, taką latarnią. Bo my wszyscy przez całe lata wszyscy zawsze, bez względu na to, co się działo, to każdy jakoś to odnosił do wujka, co on by powiedział, jak się powinno postąpić i z wszystkim do niego chodziliśmy. I taką dla mnie taką ogromną podporą duchową, ważną, bardzo ważną osobą w życiu. Tak przypominam sobie przez wszystkie lata, jak jeździłam na studia do Wrocławia, bo to był taki chyba najbardziej intensywny czas moich kontaktów z nim, bo zawsze wtedy jadąc do domu rodzinnego w Broszcu, zatrzymywałam się w Opolu. Kiedy on jeszcze... Księżąt Opolski. Oczywiście. I moja droga najbardziej znana, najbardziej uczęszczana to jest z dworca PKP do Kurii. I tam czekałam sobie w kolejce na spotkaniu z nim. Wspaniałe chwile, wspaniałe wspomnienia z tego czasu. A w domu kopalnia wiedzy o naszej rodzinie. W zasadzie z wszystkimi pytaniami dotyczącymi przyszłości nawet do niego, bo wszyscy starsi bracia już nie żyją, więc wspaniałe opowieści przy stole, wspomnienia z dawnych lat dotyczące mojej rodziny, historii wioski. No mnóstwo, trudno teraz sobie przypomnieć. Nie opuszcza takich rodzinnych spotkań ksiądz arcybiskup mimo natłoku obowiązków? Nie, i zawsze pamięta, i to jest wzruszające niezmiernie, zawsze pamięta o urodzinach. Nawet jeżeli się udawał na jakieś wyjazdy zagraniczne, bardzo ważne, zawsze pamięta o moich urodzinach, chociażby, żeby króciutko do mnie zadzwonić, żeby powiedzieć, że odprawi w moim imieniu mszę. I dotyczy to wszystkich innych osób też z mojej rodziny. A proszę mi powiedzieć, czy gdy ksiądz arcybiskup był na urzędzie biskupim, choć jak wiemy cały czas jest aktywny, znajdował czas, to znaczy można było w każdej chwili wejść na książąt opolskich, tak jak pani powiedziała, i zawsze przyjął? Zawsze. Czasami musiałam w kolejce czekać, zawsze znalazł czas, że bez względu na to, jacy goście na niego czekali, wyszedł, żeby się ze mną przywitać. No i później, jak już była moja kolejka, mogłam pójść i poświęca mi zawsze znajdował czas, czy to na jakieś telefony, bo do tej pory bardzo często dzwonię do niego, jak mam coś do omówienia, albo tak, żeby po prostu się skontaktować na chwileczkę. A jak obserwowała pani tą drogę arcybiskupa Nosola właśnie przez stopnie kościelne, no to cóż, chyba nie zmieniło się jedno, taka skromność, otwartość, no i ten uśmiech wspomniany przez na początku. Nie, to jest zawsze to samo, tu się nic nie zmieniło. To jest zawsze ten nasz wujek. No właśnie, przyznam, bo ja do niego tak podchodzę, no biskup oczywiście, ale dla mnie to jest przede wszystkim wujek, bliska rodzina. I chyba wierni też mają takie odczucie, że gdy idzie ksiądz arcybiskup, mimo że to jest już tak wysoki urząd w hierarchii kościoła katolickiego, to nie ma tej bariery arcybiskupi. Nie, żadnej. To widać zwłaszcza we wsi rodzinnej. Ciężko z nim przejść przez wieś, gdzieś idzie, pojawia się, no to wszyscy przecież znajomi z dawnych lat jeszcze, zawsze przywita się z każdym, każdy do niego podchodzi, no bo to jest nasz Alfons, tak wszyscy o nim mówią. A rodzinie właśnie to nie przeszkadza, że tak ciężko się spotkać z wujkiem? Nie, myślę, że już się przyzwyczailiśmy, bo tak zawsze było. A jeżeli chodzi o święta, Wielkanoc, Boże Narodzenie, czy na przykład to on zaintonuje kolędy przy wspólnym stole? No, tu się muszę trochę poskać. Nigdy nie był. A to znaczy pamiętam z dzieciństwa, wtedy jeszcze jak babcia żyła,
Przez lata spotykaliśmy się u nas w rodzinnym Borszcu, bo akurat ja mieszkam w domu rodzinnym na Soli, znaczy stamtąd pochodzę, natomiast później no już zawsze byłem albo w Kurii, albo tutaj w Kamieniu Śląskim. Ja przyznaję się, że nieodmiennie z życzeniami świątecznymi na Wielkanoc czy Boże Narodzenie zawsze piszę, że może kiedyś dojdzie do tego, że się spotkamy wszyscy razem, no ale to obowiązki. Czyli taki obraz dobrego wujka, który zawsze służy radą, zawsze jest. Zawsze jest, zawsze. To jest właśnie, dlatego tak zaczęłam od tego, ta latarnia, do której my wszyscy idziemy i to, co też dla mnie ma ogromne znaczenie, to jest człowiek, który ciągnie w górę. Jak od niego się wychodzi, po jakimkolwiek spotkaniu, króciutkim nawet, to ja mam wrażenie, że rosną mi skrzydła. Motywuje? Motywuje, tak. A w jaki sposób? To znaczy powie... przeczytaj sobie jeszcze tę książkę, zobacz to, zobacz tamto, czy powie, po prostu książki, dasz radę. To niekoniecznie. Ja myślę, że to życie, sama sylwetka, to nie trzeba nic mówić, bo czuję za ludzi. Natomiast on jest osobą, od której dostałam pierwszą książkę. Pamiętam jak dziś, to były baśnie Christiana Andersena i może dlatego zostałam, no cały czas czytamy książki, to moja córka tak samo, zaszczepił mi miłość do książek. Miłość do książek, miłość do wiedzy, do nauki chyba. To tak, też, chociaż no może nie poszłam w tym kierunku, jak wiem, żeby sobie życzył. A czego sobie życzył właśnie? Żeby dalej kontynuowała naukę i studia. No cóż, czyli same dobre wspomnienia z wujkiem, arcybiskupem Alfonsem. Takie. A odwiedzał czasem panią we Wrocławiu? Tak, jak znajduję czas, to tak, ostatnio na komunii mojej córki. Tak się umawiamy, ale staram się zawsze, jak jest, najczęściej jest bardzo króciutko i, że tak powiem, służbowo, ale zawsze znajdował czas dla mnie. A córka chwali się innym dzieciom, że mój wujek arcybiskupem i na przykład ma okazję no też jakby zgłębiać też, być bliżej. Niekoniecznie, ale tak się stało, że w szkole pani od religii od razu zwróciła na nazwisko. Tak, mimo że to Wrocław, pani pochodzi z Opola, więc dla niej było oczywiste pytanie, czy tu jest jakaś rodzina. I okazało się, że jest. Że jest. Pięknie. Same dobre wspomnienia, dobrego przeżycia tego pięknego jubileuszu pani życzę. No i kultywowania takich pięknych relacji rodzinnych z księdzem arcybiskupem. Serdecznie. Pani Krystyna Nosol, bratanica arcybiskupa Alfonsa Nosola, była naszym kolejnym gościem. Już ostatnim przed transmisją mszy świętej. Ale my się jeszcze na chwilę przed mszą połączymy. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo.